Martyna Lewandowska-Oliwa, witam w rozmowie na temat. W związku z odwołaniem Olgierda Dąbrowskiego z funkcji burmistrza Ostródy, wojewoda warmińsko-mazurski pod koniec czerwca wręczył nominację na stanowisko tymczasowego burmistrza miasta. 22 czerwca został nim Marek Bojarski, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Został Pan tymczasowym burmistrzem Ostródy. Jakie ma Pan doświadczenie w roli samorządowca? Już dwukrotnie pełniłem taką funkcję. W 2010 roku w gminie Dźwierzuty w tej samej roli i w 2011 roku w gminie Sorkwity. A czym zajmował się Pan przed objęciem stanowiska burmistrza miasta Ostródy? Przed objęciem miasta Ostródy jestem zastępcą dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. A jak Pan postrzegał Ostródę ze swojego miejsca zamieszkania, ze Szczytna, jeszcze przed referendum i przed tym, jak został Pan tutaj tymczasowym burmistrzem? No, Ostróda zawsze było pięknym miastem i turystycznym. Kilkakrotnie i przejazdem byłem i byłem u znajomych, także no, miasto jest bardzo piękne, czwarte pod względem chyba we wszystkich rankingach po Olsztynie, Elblągu i Ełku, także no, bardzo ładne miasto. A co należy do Pana dzisiejszych kompetencji? Tak jak już mówiłem na sesji i na spotkaniu z radnymi, właściwie mam do wykonania dwa zadania. Pierwsze to jest przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, a drugie to nadzór nad bieżącą działalnością samorządu miejskiego. Ostródy. A jak Pan widzi swoją pracę do czasu wyboru burmistrza? Będą jakieś zmiany, będą jakieś nowe decyzje? No poza taką decyzją, którą podjąłem akurat dziś, to jest podpisałem umowę na zewnętrznego audytora, na audyt wewnętrzny pod względem, znaczy sprawdzenie budżetu i finansów całego samorządu, począwszy za rok 2011 i za półrocze tego roku. Jest to związane z, mam nadzieję, z przejściowymi kłopotami finansowymi w samorządzie miejskim w Ostródzie, z kłopotami z rozliczeniem unijnych inwestycji w odniesieniu do samorządu województwa, znaczy wyegzekwowaniem od samorządu województwa środków, które są należne jakby dla samorządu miejskiego Ostródy. A zdążył się Pan już zapoznać z tą sytuacją finansową, z papierów, którymi dysponuje Urząd Miasta? Jaka jest ta sytuacja Ostródy? Dlatego zdecydowałem się na to, żeby przeprowadziła to niezależna jednostka. Wiadomo, że to budzi emocje i radnych i wiadomo, że jest to czas troszeczkę, można by powiedzieć, kryzysu w samorządzie ostródzkim, no bo zawsze takie zjawisko jak referendum wywołuje takie emocje i żeby to było jakby głos niezależny i zewnętrzny i osoby, która się zajmuje tym na co dzień, przeprowadzić to Stowarzyszenie Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezesem tam jest pan Henryk Samborski, wieloletni samorządowiec, wieloletni skarbnik, dziesięcioletni staż w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Myślę, że taka osoba, przedstawiając dla mnie i dla radnych i dla wszystkich mieszkańców sprawozdanie z takiej kontroli, będzie to bardziej autorytatywne. Kiedy możemy spodziewać się tego sprawozdania, żebyśmy wiedzieli, jak osoba nie z miasta patrzy na te wszystkie finanse? W umowie mamy zapisane to do końca lipca. Mhm. A chce Pan wprowadzić jakiś plan oszczędnościowy? Jest coś, na czym możemy przez te najbliższe miesiące zaoszczędzić? To też wyjdzie z tego jakby audytu, ale z tego, co już widać, możemy troszeczkę zaoszczędzić na działalności podległych jednostek budżetowych. Takich jak na przykład Centrum Kultury, OSIR, troszeczkę też w zakresie dotacji, które mamy przewidziane w budżecie dla spółek miejskich, czyli tych czterech, które tutaj działają na terenie samorządu. Może nie do wszystkich w jednakowej formie i może nawet nie do wszystkich będzie to dotyczyć, ale niektórych tak. A na przykład wakacyjne imprezy, czy na tym też damy radę zaoszczędzić, czy będziemy wprowadzać jakieś korekty? Próbowałem rozmawiać już na ten temat. Oczywiście jest bardzo duża presja, bo to jest, no nie mówię już w ogóle, nie biorę pod uwagę tutaj tego koncertu reggae, bo jak gdyby to jest impreza cykliczna od lat prowadzona i z której Ostróda między innymi słynie, o którym wydarzeniu ja też słyszałem. Są niektóre nowe imprezy
I tutaj jak gdyby się przyjrzymy temu, no, będę też polegał na fachowcach, bo ja nie jestem jakby fachowcem od kultury. Ale myślę tutaj paradoksalnie starałbym się za bardzo nie ingerować, bo wydaje mi się, że skoro powstały takie inwestycje jak amfiteatr i cała ta otoczka, infrastruktura związana z kulturą i takie miejsca jak zamek, to one po to powstały, żeby kreować wizerunek jakby Ostródy i przez to napędzać inne działy, czy to prywatnej działalności w Ostródzie, czy też związanych z urzędem. A zdążył się Pan już spotkać i porozmawiać ze wszystkimi naczelnikami z Urzędu Miasta? Tak. Mhm. Są jakieś takie główne problemy, które zgłaszają? To tak jak w pracy samorządu, no, każdy ma jakiś problem, no, w dziale geodezji i nieruchomości, bo tam pani z dużym stażem, najstarsza, odeszła z pracy. Takie i kadrowe problemy, i pani z zamówień publicznych, bo akurat w tym czasie, co ja teraz jestem, też rozstrzygnie się sprawa rewitalizacji dworca w Ostródzie, bo akurat w tej chwili jest przygotowywany dokument na tę specyfikację istotnych warunków zamówienia, przygotowanie do przetargu na wykonanie inwestycji na budynku dworca. Brał Pan już udział w pierwszej sesji, jak wrażenia, jak spotkanie z radnymi? No, trudno mi tutaj oceniać akurat ten samorząd. Myślę, że odkładają się te emocje, o których mówiłem na początku, ale no, no sesja jak sesja. No, troszeczkę mnie może zaskoczyło to głosowanie, no ale po prostu życie. A radni przychodzili przed sesją? Przyszli się przedstawić, przywitać, porozmawiać? Było parę takich spotkań? Ja mam taką zasadę, że jak bo już trzeci raz, to prawda, już jakby do wprawy doszedłem, to przyjeżdżam do samorządu, to najpierw rozmawiam ze skarbnikiem albo i z sekretarzem, jako osobami, które jak gdyby po odwołaniu burmistrza czy wójta są osobami, które w tym czasie między odwołaniem a powołaniem mnie decydują o losach danego samorządu. A potem poprosiłem na spotkanie pana przewodniczącego rady, żeby ustalić spotkanie z radnymi. Takie spotkanie się odbyło na drugi dzień. I powiedziałem to, co tutaj pani teraz mówię, jakie są moje główne zadania. Prosiłem o wsparcie i ze swojej strony też oczywiście gwarantuję czas dla każdego i jestem otwarty na wszystko, co jest dobre, bo paradoksalnie jakieś trudne decyzje, i to próbowałem wytłumaczyć radnym, które niekoniecznie podejmie nowy burmistrz ze względu na to, że on jest wybierany tutaj przez mieszkańców, i niepopularne decyzje no, są nieraz katastrofalne skutki dla takiego samorządowca, który wiąże swoją przyszłość z byciem w samorządzie, no bo wtedy może nie dostać tych głosów przy następnych wyborach. Także ja tu jestem otwarty, a które myślę, że muszą być podjęte w tym samorządzie. Rozpoczęły się wakacje. Wiem, że Pan sprawdzał stan ostródzkich plaż. My jesteśmy przygotowani na sezon turystyczny? Tak. Były co prawda drobne jakby niedociągnięcia na plaży. Trudno mi powiedzieć, teraz nie powiem jakiej. Tej, która jest przy tym pomniku, ten krzyż taki, co jest w tym parku. Co po takich schodach się schodzi tak, na dół. To tam, przy jeziorze Sejmin. Tak. Tak, to tam były takie niedoróbki, ale dał mi słowo pan dyrektor Osiru, że w ciągu 2 dni, a rozmawiałem z nim w piątek, czyli myślę, że dziś, jak będę miał chwilę, bo obiecałem sobie, że pojadę i zobaczę, ale już do piątku wymienione były brakujące deski na molo, no i inne rzeczy, które były niezbędne do tego, żeby, co prawda, zezwolenie sanepidu i zgłoszenie, które było wymagane do marca, zostały dokonane. Ale takie jakbym powiedział, kosmetyczne zabiegi to jeszcze wymagały pracy. Z pewnością Pan wie, że fontanna, która miała być nową atrakcją turystycznego miasta, nie działa. Wiadomo już, kiedy w ogóle zacznie się proces jej naprawa, przede wszystkim ile będzie kosztował i kto to pokryje.
taki nieprzyjemny, jakby nie fart i mój, bo łącznie z moim przybyciem jakaś osoba zniszczyła fontannę. To jest o tyle skomplikowane, że musieliśmy czekać na serwis, bo jest to nowa inwestycja. Nie mogliśmy nic sami robić, ani nawet wziąć tutaj specjalistycznej firmy z Ostródy czy z Olsztyna. Musieliśmy czekać na przyjazd serwisu z zewnątrz. I oni właśnie byli bodajże w piątek, chyba przed rano, i nic takiego się nie stało, z tym, że do dziś oni musieli ocenić, zbadać wodę. W tych urządzeniach mechanicznych i elektronicznych nic się nie stało, natomiast ta woda, która w obiegu zamkniętym tam krąży, musi być zbadana pod względem mikrobiologicznym. Jeżeli nie, bo przez ten czas, co fontanna była nieczynna, ta woda była unieruchomiona. Jeżeli będzie wszystko ok, to w przeciągu najdalej tygodnia ona będzie sprawna. Kiedy my możemy spodziewać się wyborów na burmistrza miasta? W drugim dniu mojego pobytu tu byłem też w Elblągu u komisarza wyborczego, któremu rejon Ostródy podlega. I w rozmowach on wskazywał, ale to nie jest wiążące, datę 2 września. Ale tu zastrzegam, że to jest tylko takie, rozmowa była nasza niewiążąca z tego powodu, że to jest 90 dni od uprawomocnienia się ostatniego wyroku sądu, jeżeli taki jest, w sprawie skargi referendalnej. Tutaj taka sytuacja miała miejsce i z tego, co wiem, ci państwo odwołali się do sądu apelacyjnego i od tego momentu będzie do 90 dni, to nie musi być 90. I z reguły jest tak, że kancelaria premiera skraca ten termin, mniej niż 90, żeby nie wydłużać na siłę tego terminu, w którym jest jak gdyby, w którym na miejscu jest osoba taka jak ja. Mhm. Wiemy, że miasto jest zadłużone. Jak pan myśli, czekają nas nowe wybory? Jaka przyszłość czeka Ostróda? Ja bym tutaj optymistycznie patrzył z tego powodu, że Ostróda jest prężnym miastem. Tu widać przecież, jak się wjeżdża od strony Olszyna, od drogi numer 7. Nowe inwestycje są realizowane. Na razie jest to pierwszy etap. Dokumenty były już u nas w urzędzie na drugi etap budowy tej areny Ostróda. Przekazywano mi, że jest to druga co do wielkości po Mediolanie taka inwestycja tej firmy, czyli taka targowo-wystawiennicza dla mebli. Także myślę, że jeżeli takie inwestycje będzie szło wszystko w tym kierunku, to przychody z podatków i z różnych innych rzeczy związanych z takimi działalnościami będzie to w miarę, choć no, trzeba tutaj pilnować jak gdyby dyscypliny, nie? Bo rząd czy parlament nakładają na samorządy coraz więcej obowiązków. Nie zawsze za tym idą pieniążki. Także tutaj skłaniałbym nowego burmistrza do tego, żeby bardzo pilnować tych pieniędzy, bo ile by ich nie było, to zawsze trzeba je oszczędzać, gdyby nawet było trochę więcej. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na temat. My widzimy się dopiero za 2 miesiące. Do zobaczenia.